Zdjęcie katowickiej bramy sprzed 100 lat. Krótka dedykacja. Od kogo? Dla kogo? Kim był Jara? Wówczas jeszcze nikt z nas nie wiedział, że trafiliśmy na trop fascynującej zagadki historycznej. Jedynym punktem zaczepienia był wspomniany Jara. Poszukiwania w internecie. Chilijski muzyk Wiktor Jara odpada. Podobnie z piłkarzem Gonzalo Jarą. W końcu jest. Jara Zimmermann. Nieznany w Polsce czeski geniusz. Czyżby przed 100 laty gościł w Katowicach? Zaintrygowany odkryciem postanowiłem dotrzeć do osób, które pozwolą mi rozwikłać tajemnicę. Pierwszy trop wiódł jednak do Krakowa, gdzie tamtejszy teatr tradycyjny wystawiał kiedyś sztuki Jary Zimmermana. Panie Tadeuszu, natrafiliśmy na ślady pobytu w Katowicach Jary Zimmermana, czeskiego supergeniusza. Niestety jest to postać mało znana w Polsce, a państwa teatr tradycyjny w Krakowie był jedynym teatrem, który wystawiał jego sztuki. Jak pan myśli, dlaczego akurat Jara Zimmermann nie jest tak popularny w Polsce? Myślę sobie, że po prostu sami bracia Czesi początkowo nie bardzo mogli uwierzyć w ten fenomen, ponieważ to naprawdę trudno uwierzyć w wielkość geniuszu Jary Zimmermana. Myślę, że może czas spowodował, że w Polsce nie stał się on od razu tak popularnym i sami wyszliśmy jakby troszeczkę z tego założenia, poznając siłę geniuszu, wielkość twórczości Jary Zimmermana, że to po prostu jest grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny, który my musimy w jakiś sposób odpokutować i wszystko, co na ten temat zostało powiedziane, napisane, zbadane, przedstawić polskiej publiczności. Panie Tadeuszu, a czy zetknął się pan z informacjami na temat pobytu Jary Zimmermana konkretnie na Śląsku? Bezpośredniego przekazu pobytu nie ma, ale instrukcja, jak górników wydobywać na powierzchnię bez urządzeń, czyli własną siłą, jak jedna zmiana wyciąga na powierzchnię drugą zmianę i w jaki sposób jest to przeprowadzone. Tu widzę bardzo silne związki. Takim też dowodem nie wprost jest to, że w momencie, kiedy prezentowaliśmy dorobek Jary Zimmermana, wielokrotnie prezentowaliśmy w Katowicach, on spotykał się z ogromnym, ale to ogromnym zainteresowaniem. Kolejny na liście Piotr Fuglewicz, katowicki czechofil, a przede wszystkim pasjonat katowickiej historii. Umawiamy się na spotkanie. No to chyba... Nie, no to jest to, zobacz, tutaj to okienko. Tak, to jest na pewno to będzie ta brama. No to dobrze, to znaleźliśmy. Czyli ulicą Gliwicką przechadzał się Jara Zimmermann. Tak, tak, tak. Ale w ogóle w tej kamienicy, to była dobra mieszczańska kamienica, sporo mieszkało ludzi naówczas bogatych. Zobacz, tutaj taki jest, resztka tego została, cembrowinka. Tutaj ludzie sobie w sobotę przy tej sadzaweczce pod lipą siadali, bawili się, potem troszkę to podupadło. Czyli to by mogło nawet pasować, żeby zdjęcie z bramy Jara. Być może był tu na imprezie. No może, bo tu przychodzili z pół miasta. Miasto duże nie było, to przychodzili z pół miasta tutaj na imprezy. Ale czekaj, skąd on się w ogóle mógł tu wziąć? Wiecie, on się w Katowicach w ogóle skąd się mógł wziąć, tak? On miał, jak wiesz, ten wypadek, jak pomógł Cepelina zbudować. Właściwie to on wymyślił wszystko w tym Cepelinie, a Graf to tylko tam sfinansował. A no to go nie wymyślił do końca dobrze i ten Cepelin tutaj gdzieś na terenie Królestwa się rozbił, tak? Bardziej pod Warszawą. Ale ponieważ Zimmermann też świetnie się orientował w różnych sprawach, no to on wiedział, że jakby
cywilizacja jest wyższa po tej stronie Brynicy i podejrzewam, że no jakoś się kolej warszawsko-wiedeńska przechodziła w okolicy. Pewnie zamiast jechać do Warszawy, to ruszył w stronę Wiednia, zakładając, że na południu musi być jakaś cywilizacja, tak? Mógł się leczyć na dzisiejszym Józefowcu, bo tam był szpital zakładów cynkowych Hohenlohe i to był taki bardzo austro-węgierski ten Hohenlohe Graf. On się procesował o Morskie Oko z Zamojskimi i tak dalej. Bardzo też ciekawa postać, więc zapewne znowu, ponieważ Jaro takich ludzi spotykał, no to mógł też tam jakiś kontakt być, nawet po znajomości może w tym szpitalu. To trzeba zbadać na pewno, to trzeba obejrzeć. Myślę, że ten trop wymaga weryfikacji. Tutaj w tym domu między innymi bywał mieszkający tam kawałeczek dalej Kurt Schwan, to był niemiecki kompozytor, dość potem znany. On pisał między innymi dla Bertolda Brechta, a po drugiej stronie, na drugim piętrze, pan Mierzejewski, przedwojenny ordynat Michorowski z filmu pod tym tytułem, na podstawie Mniszkówny, śpiewak operetki, artysta, grał do bardzo późnej starości w Teatrze Śląskim. W tejże samej bramie, gdzie pan Mierzejewski starej daty artysta, był Teatr Cogitatur, bardzo awangardowy, też znany w całym świecie, a gdzieś na przełomie lat 70. 80. w piwnicy tego domu ćwiczyła grupa Silesian Blues Band, SBB, czyli Piotrowski, Antymos i Skrzek, też do dziś działająca, bardzo fajna grupa. Także jeśli mówić o tym, że losy Zimmermana odkrywamy na podstawie rekonstrukcji jakby śladów, które zostawił, to ja śmiem twierdzić, że on jest takim twórcą tego Montmartru naszego katowickiego, że jego aura tutaj unosząca się w powietrzu spowodowała, że ci wszyscy ludzie, artyści wielcy zamieszkali. Pójdziemy dalej ulicą, pokażę ci jeszcze parę ciekawych pod tym względem miejsc. Miejsce w ogóle wyjątkowe, teraz wygląda mocno zaniedbane, ale przedtem też nie wyglądało jakoś bardzo zadbane, ale był to wyjątkowy absolutnie antykwariat, prywatny antykwariat w latach komuny pana Józefa Lacha. To było miejsce, które dla nas roczników 50. 60. było kompletnie magiczne. W tym antykwariacie bywała Wisława Szymborska z Kornelem Filipowiczem, bywali wszyscy śląscy artyści, pisarze, Wilhelm Szewczyk. Patrzę, pozwolisz? Ty jarasz? Jaram. Jara? A, jara? Jara. No patrz, to trzeba też popatrzeć, co z tego wynika. Kurde, trzeba wszystkim sprawdzić. Właśnie. No, ja znam takiego Ludka, bardzo fajny facet. Może on nam pomoże. Uderzymy. On jest tłumaczem. Proszę, oto to zdjęcie. A gdzie to jest? Ulica Gliwicka, brama, dawniej Bismarckstrasse. No i pan pewnie deszyfrował tą pierwszą linijkę, nie? Tę pierwszą linijkę. Przyjaciołom Jara. Mhm. A to drugie to jest PS, to biała klika. I tam pewnie jest problem z tym słowem klika. Słowo klika jest języka potocznego, a takich słów, takich zwykłych słownikach nie ma. Więc to jest znaczenie klika w tym języku potocznym, szczęście. Więc nie wiem, do czego to się odnosi, do jakiejś sytuacji, ale po prostu, że ktoś miał szczęście. I to słowo klika pochodzi z niemieckiego Glück. Dawniej czescy górnicy witali się tak jak Niemcy. Glück auf, albo z czeszczonym Glück auf. I dopiero nagle w XIX wieku zaczyna się pojawiać czeskie górnicze powitanie Zdasz Bóg. A to Zdasz Bóg to jest prawie dosłownie polskie szczęść Boże. Piotr Fuglewicz, ty opowiadał panu o tym przypadku właśnie jaranie Jara. Tak, tak, tak. Zaciekawiło nas tak, to. Czy Jara Zimmerman wniósł coś do języka polskiego? Tego oczywiście nie wiem, ale
faktycznie, jak ze mną pan rozmawia przez telefon, to potem jeszcze zrobię taką kwerendę, bo takim przypadkiem miałem jakiś czas temu tutaj tłumaczenie z polską klientką i okazało się, jak teraz do niej zadzwoniłem ponownie, że ona, że jej babcia była pielęgniarką w jakimś tam katowickim szpitalu i że tam był taki pacjent Czech, który miał na imię Jara. Jak to mogło wyglądać? Że Jara miał po tym wypadku takie bardzo duże bóle, no i więc trzeba było te bóle jakoś łagodzić. A czym się wtedy łagodziło bóle? Morfina? Tak jest. No i to ma oczywiście też wpływ na jakby, jak to powiedzieć, no na stan myślenia, więc na Jarę akurat morfina miała ten wpływ taki bardzo pobudzający, że on miał bardzo sporo nowych pomysłów, z którymi chciał się dzielić, czy chciał je dyskutować, żeby je po prostu rozwijać. No ale z kim tam mógł gadać? Z pacjentami, którzy byli plus minus w takim samym stanie jak on? To chyba nie za bardzo. Więc albo lekarze, albo pielęgniarki. Z lekarzami, nie wiem, może lekarze niemieccy nie chcieli z nim rozmawiać, bo mieli sporo pracy, a może on, jako czeski patriota, nie chciał rozmawiać z niemieckimi lekarzami, no więc tylko z pielęgniarkami. Pielęgniarki wprawdzie były chętne do rozmowy, ale jego pomysłu w ogóle nie rozumiały, bo to po prostu było coś zupełnie innego, więc na te jego pomysły mówi jaranie. No ale oczywiście to jest tylko taka mała hipoteza, ale lepiej to sprawdzić, czy w ogóle się da. Ale to na pewno sprawdzimy. To jest super trop. Dziękuję bardzo. No nie ma za co. Dzień dobry pani profesor. Dariusz Zalega się kłania z tej strony. Ja mam takie pytanie, ponieważ podczas poszukiwań śladów pobytu Jary Zimmermana na Śląsku, takiego czeskiego geniusza, doszliśmy do takiej ciekawej hipotezy badawczej. Otóż, czy takie niezbyt ładne może słowo jaranie może pochodzić od właśnie od imienia Jary Zimmermana? No nie, słowo jaranie nie może pochodzić od imienia Jara, a raczej powiedziałabym, jest odwrotnie, to znaczy nie to, że Jara pochodzi od jarania, tylko że no, imię Jara ma związek z takimi polskimi na przykład imionami jak Jarosław czy Jaromir, gdzie ta cząstka jar oznaczała tyle co surowy, srogi. Natomiast jaranie ma związek najprawdopodobniej z czasownikiem żarzyć się i w ogóle ze słowami żar, a więc związki z tym żarem byłyby bardzo uzasadnione. Czyli inny trop. Inny trop, zdecydowanie, ale biorąc pod uwagę to, że właściwie w wypadku Jary Zimmermana nic nie jest pewne, no można przy dużej dawce takiego krytycyzmu wobec tych wszystkich teorii uznać, że to też chwilami, jeżeli bardzo tego będziemy chcieli, może być prawdziwe. No ale to tylko na nasz własny użytek, ponieważ w nauce nie ma to potwierdzenia. Rozpoznanie Zimmermana staje się pretekstem do dalszych poszukiwań tego nieznanego śląskiego epizodu z życia czeskiego geniusza. Za namową Piotra Fuglewicza nasza ekipa pojawiła się w katowickiej hospodzie, gdzie trafiliśmy na prawdziwą relikwię. W hospodzie mamy coś bardzo cennego, coś co jest prawdopodobnie jedynym namacalnym dowodem na to, że Jara Zimmerman był tutaj w Katowicach. Jest to kufel, który został przez niego wymyślony, pancerny, niezniszczalny. Zresztą, co tu dużo gadać, chodźcie. To jest właśnie ten cudeńko kufel, który Zimmerman wymyślił podczas pobytu w obozie w Szczypiornie. Kufel, który przez długie lata przechowywany był w antykwariacie Józefa Lacha tutaj na ulicy Gliwickiej w Katowicach, a który to prawdopodobnie odziedziczył go po swoim ojcu Aleksandrze. Ojciec Józefa Lacha był zatrzymany, internowany, trafił właśnie do Szczypiornia i z biegiem okoliczności był tam też Jara Zimmerman. Tego z kolei Niemcy zatrzymali we Wrocławiu, podejrzewali, że jest on szpiegiem i osadzili go właśnie w Szczypiornie. Tam, co ciekawe, przez
przez, no właściwie absolutny przypadek, z nudów można by powiedzieć, bo co może robić osoba przebywająca, zatrzymana, internowana, opracował zasady gry szczypiorniaka, gry, którą później nazwano piłką ręczną. Polscy oficerowie z 1 i 3 Legionu, którzy byli zatrzymani w Szczypiorni, zaczęli właśnie uprawiać tą dyscyplinę sportową i stąd sama nazwa Szczypiorni. A wracając do naszego głównego bohatera, czyli do kufla, jaka była przyczyna, że ten kufel został przez niego wymyślony? Więźniom uprzykrzano życie na różny sposób, tłukąc szklanki, kubki. No i żeby się po prostu zabezpieczyć przed tym, Zimmermann wymyślił pancerny, niezniszczalny kufel, który potem, jak został zwolniony z obozu, przekazał właśnie Aleksandrowi Lachowi, a ten podarował go swojemu synowi i ostatecznie trafił on do katowickiej hospody. No, gdzieżby miał indziej trafić niż do czeskiej piwiarni. Zimmermann. Fascynująca postać. Dlaczego tak kochają go Czesi, a Polacy nie znają? Czy związane jest to z polskim przyzwyczajeniem do kultu bohaterów, a niedocenieniem prawdziwych geniuszy? Zaintrygowany znaczeniem postaci Jary Zimmermana w Czechach, postanowiłem spotkać się z profesorem Josefem Birtusem, ostatnim konsulem Republiki Czeskiej w Katowicach. Cześć, panie profesorze. Piotrze, do ciebie odzwonię zaraz po spotkaniu. No, cześć. No, muszę powiedzieć, że jeszcze jako konsul nigdy się nie spotkałem z problemem Jary Zimmermana w Polsce, co znaczy, że albo się dobrze znał na realiach tutaj, albo nie zabrakło mu pasu czy środków finansowych. Po prostu myśmy mu byli niepotrzebni, ale on nam odwrotnie był i jest nieustannie bardzo potrzebny. Postać, o której każdy z Czechów cóż wie i nikt nie wie dokładnie nic. To jest ewenement na skali światowej. Ja bym powiedział, że to jest więcej niż Leonardo da Vinci końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Bo wszędzie, gdzie czytamy o największych wynalazkach, o wszystkich nowościach, które otworzyli w nowej punkt widzenia na świat, to wszędzie spotykamy się jako pierwszy tam był Jara Zimmermann. Wyobraźcie sobie tylko jedną rzecz, że na przykład Jara Zimmermann jest znany z wielkiej, ogromnej korespondencji z Jimmy Shawem. Ta korespondencja jest nam znana. Tylko wiemy to, że ona była jednokierunkowa. On do niego pisał na co dzień, a Jimmy Shaw nie odpowiedział ani na jeden list. Jara Zimmermann jest znany na przykład z tego, że był wybitnym zoologiem. Jego objawy i wynalazki, muszę powiedzieć, wynalazki zoologiczne są nietypowe zupełnie. Królikopies. Wyobraźcie sobie, jakby to było piękne, że te lisy już by nic nie zrobiły, gdyby ten pies chronił tego królika na podwórku. To przecież to jest niesamowita rzecz. I muszę powiedzieć, że tych wynalazków innych, autorstwo najsłynniejszych rzeczy, które powstały w świecie muzyki, literatury, malarstwa, to wszystko jest Jara Zimmermann. Tylko niechęć pozostałych ekspertów konserwatywnych doprowadziła do tego, że za mało się o nim na świecie wie. A pan przez te związki tutaj z Polską, był pan tutaj konsulem w Katowicach, obecnie wykładowcą w Szkole Wyższej w Katowicach. Czy pan widzi jakieś porównanie między geniuszami z Czech pokroju Zimmermana, a w Polsce? Muszę powiedzieć, że tak jak dobrze są znani niektórzy geniusze polscy w Czechach, Koziołek, Matołek, Bolek i Lolek i niektórzy inne ewenementy kultury i świata kultury z Polski, tak to z Czechów to znamy my tutaj w Polsce najwięcej Jarka Nohawicę. I z drugiej strony mógłby to być jeszcze ten Szwejk. Ale wyobrażam sobie to, że Jara Zimmermann wejdzie na tereny Polski i pojawi się w całej swej piękności i wielkości i że zostanie tak samo kochany przez Polaków, jak jest kochany przez nas. Po spotkaniu oddzwoniłem do Piotra Fuglewicza. Okazało się, że wpadł na kolejny sensacyjny trop w sprawie pobytu Zimmermana na Śląsku. Otrzymujemy namiary na katowickiego genomorfologa, którego dziadek wspominał o eksperymentach genetycznych dokonywanych przez Zimmermana w katowickim szpitalu. Dziadek opowiadał o spotkaniu przed wojną z Austriakiem albo Czechem, który twierdził, iż możliwy jest proces transformacji komasująco-maksymalizującej, opartej na tzw. formule Alana Sokala.
Otóż komórki w ramach procesu hiperbolizacji transformatywnej ulegają maksotransgresji. Mówiąc prościej, z małego zwierzątka możemy zrobić duże i to zupełnie innego gatunku. Słyszałem o głęboko humanistycznej postawie życiowej Jary Zimmermana, więc podejrzewam, że ten jego wynalazek, te eksperymenty miały zapewne jakiś szerszy kontekst. Nie wiem, na przykład mogły przyczynić się do rozwiązania problemu głodu na świecie. Wiadomo, większe zwierzę, więcej mięsa. Nie możemy takiej tezy wykluczyć. Nasz geniusz podczas pobytu w szpitalu chciał przeprowadzać eksperymenty, ale bał się, że zamiana zwierzęcia w słonia mogłaby być trochę kłopotliwa, mogłaby zakłócić funkcjonowanie szpitala z powodów lokalowych. Małe sale, ciasne korytarze i tak dalej. A nie miał też za bardzo dostępu do myszy. Jedyne, co znalazł, to kanarek, który, i tu najciekawsze, uciekł. I to mamy kolejny trop. Czy możliwe, że kanarek Jary Zimmermana przetrwał? Wiemy, że po transformacji na pewno musiał być to duży ptak. Nie mógł być jednak zbyt piękny, gdyż estecie Zimmermanowi żal byłoby go zjeść. Przejrzeliśmy setki stron w internecie, szukając ptaka, w którego mógłby przekształcić się kanarek Zimmermana. Część ekipy filmowej zajęła się także poszukiwaniem miejsca, w którym mógłby on przetrwać. Miejsca niedalekiego od szpitala, biorąc pod uwagę, iż kanarek musiał być osłabiony dokonanym eksperymentem, a jego nowa, przetransformowana postać zapewne szukała schronienia z dala od gęsto zaludnionych osiedli. Pomógł nam przypadek. Pani Sabino, szukamy śladów eksperymentu dokonanego przez czeskiego geniusza Jary Zimmermana na Śląsku. Eksperymentował on między innymi na ptakach. Mam pytanie pierwsze takie. Co łączy wszystkie ptaki? Czym odróżniają się od innych rodzin zwierząt? No przede wszystkim podstawową cechą ptaków i to, co je odróżnia zdecydowanie, to jest obecność piór. Wszystkie ptaki mają pióra. A poza tym ogromna większość ptaków fruwa. Ptaki są zwierzętami kręgowcami lotnymi, posługującymi się aktywnym lotem. To nam potwierdza pewną hipotezę, ponieważ eksperymenty były prowadzone na kanarku, który uległ transformacji. I wpadliśmy na trop, że tym kanarkiem po transformacji, po eksperymencie, może być nasz marabut. Ma też pióra, lata, choć teraz ma oczywiście podcięte te lotki. Natomiast pytanie takie, czy coś wiadomo o tym marabucie, który jest w zoo? No, marabut w naszym ogrodzie zoologicznym jest rzeczywiście takim ptakiem dosyć tajemniczym. Bardzo mało wiemy o jego pochodzeniu. Nie znamy tak naprawdę jego daty urodzenia, nie znamy miejsca urodzenia, nie znamy jego rodziców. I tak naprawdę w związku z tym nie znamy prawdziwego jego wieku. Nie wiemy, ile ten ptak tak naprawdę ma lat. Czyli wszystko nam się układa w taką logiczną całość. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak już mówiłem wcześniej, jestem bardzo zaskoczony pobytem Zimmermana w Katowicach. Ale nie zaskakuje mnie, że nawet pomimo swojego stanu zdrowia ciągle był czynny, pracował i włożył spory przyczynek tu na Śląsku do kolejnej nieznanej dziedziny naukowej. Może nawet był jej prekursorem lub założycielem. To byłoby dla Zimmermana wręcz typowe.